Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt Stop Przemocy. Jednym z działań w ramach projektu była konferencja z udziałem osób na co dzień pracujących z ludźmi zagrożonymi zjawiskiem przemocy. Projekt Stop Przemocy zakłada organizację różnych wydarzeń, których wspólnym mianownikiem jest walka ze zjawiskiem przemocy. Dotychczas Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizował m.in. kino plenerowe i festyn rodzinny. Prowadzono także szeroką kampanię medialną, mówi Kamila Adamowicz, koordynator projektu. Zorganizowana została również konferencja, na której zostały przedstawione wyniki badań, przeprowadzonej diagnozy. Diagnoza była przeprowadzona wśród grup ryzyka. Wśród mieszkańców Wałbrzycha byli to mieszkańcy zagrożeni przemocą w rodzinie. W dzisiejszej konferencji biorą przedstawiciele instytucji pomocowych, czyli kuratorzy zawodowi, tak, dla nieletnich, dla dorosłych, również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy ze szkół również, tak, policja, dzielnicowi z komisariatów policji oraz z Komendy Miejskiej. Jeden z wykładów prowadziła doświadczona pedagog i psychoterapeutka Beata Oleks z Dolnośląskiego Centrum Psychologii. Wygłosiłam tutaj na konferencji wykład na temat przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu i pomocy, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i udzielaniu pomocy. Wykład dotyczył przede wszystkim takich zagadnień, skąd bierze się przemoc. Omawiałam taki interaktywny model czynników wywołujących przemoc w rodzinie. Omawiałam makropoziom, mezopoziom, mikropoziom i różne uwarunkowania ontogenetyczne, które predysponują i społeczeństwo dane do stosowania przemocy, dane osoby. W drugiej części wykładu była mowa o tym, jak pracownicy takich instytucji jak MOPS czy policja powinni zachowywać się w kontaktach z osobami dotkniętymi problemem przemocy. Model interaktywny, który ja tutaj prezentowałam, pokazywał, jak ważne jest na różnych poziomach funkcjonowania społeczeństwa analizowanie tych czynników, które wpływają na stosowanie przemocy, czyli na przykład jakie przekonania w naszym społeczeństwie na temat przemocy funkcjonują w dalszym ciągu, pomimo tego, że mamy już nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, w jaki sposób my postrzegamy ofiary, w jaki sposób sprawcę i jakie jeszcze stereotypy i mity w naszym społeczeństwie funkcjonują i mogą pozwalać na to, że przemoc jest stosowana. Jakby wykład miał służyć temu, żeby tutaj osoby pracujące na tym terenie mogły przeanalizować te czynniki, zastanowić się, które z nich tak naprawdę w dalszym ciągu funkcjonują na tym terenie. Być może są one trochę inne niż na terenie całej Polski. Projekt Stop Przemocy jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.